Mamy daną pewną funkcję wielomianową. f od x równa się x do piątej, dodać 2x do trzeciej, odjąć x kwadrat. No i teraz obliczymy sobie pochodną tej funkcji, po to, żeby przećwiczyć, jak się liczy pochodną wielomianu. No to piszemy. Pochodna, czyli d po dx w działaniu na f od x, na naszą funkcję, to będzie równe. D po DX, czyli pochodna tego, co jest po prawej stronie. Możemy myśleć, że po prostu różniczkujemy obie strony, liczmy pochodną obu stron. I teraz po prostu przepiszę to wyrażenie tutaj, ten wielomian, tylko przepiszę na kolorowo, żeby później móc lepiej rozróżniać składniki tego wielomianu, te jednomiany. To przepiszę na kolorowo. No i teraz tak. Po lewej stronie możemy to samo zapisać za pomocą innego symbolu. Wiemy, że pochodną. Również oznacza się w ten sposób, że to jest f' od x. No i tutaj ja specjalnie napisałem taki operator d po dx w działaniu na, na coś tam, dlatego że wygodnie jest myśleć o tym w ten sposób, że ten operator teraz działa na wszystkie te składniki tutaj po prawej stronie. Dlatego, że wiemy, że pochodna sumy to jest suma pochodnych, czyli możemy tym operatorem zadziałać na każdy z tych składników tutaj oddzielnie. Możemy tak właśnie myśleć, że to jest taki operator różniczkowania, który działa na każdy z tych składników oddzielnie. Więc napiszę, że to jest d pod x tego pierwszego jednomianu, dodać d pod w działaniu na ten drugi. I tutaj mamy minus, więc napiszę odjąć d pod x w działaniu na ten trzeci. No i teraz tutaj tylko wystarczy uzupełnić. Tutaj przepisuję x do piątej, tutaj wpisuję 2x do trzeciej, a tam wpisuję x do kwadratu. O minusie pamiętałem, minus jest tutaj napisany. No i teraz możemy liczyć tę pochodną. Teraz, żeby zróżniczkować to wyrażenie, x do piątej, no to skorzystamy ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej. No to pamiętamy z filmu o pochodnej funkcji potęgowej, że tutaj ten wykładnik nam pomnoży naszą zmienną, czyli tutaj będzie 5 razy x do potęgi 5 odjąć 1. Muszę zmniejszyć ten wykładnik o, o 1, czyli po prostu tutaj 5 odjąć 1, to będzie po prostu 4. Dobrze, teraz dalej. Tutaj mam dodać d po dx w działaniu na 2x do 3. To tutaj może zrobię na boku takie obliczenie. Co to jest d po dx w działaniu na 2x do potęgi 3? Bo tutaj jest jeszcze ta dwójka. Więc żeby to było zupełnie jasne, zróbmy to wszystko po kolei, rozdzielając na poszczególne kroki. Teraz wiem, że jak liczę pochodną funkcji pomnożonej przez stałą, to mogę tę stałą wyciągnąć. Napisać, że to jest 2 razy pochodna tej funkcji, czyli 2 razy d po dx, działanie na x do trzeciej. A to z kolei, będzie 2 razy, i tutaj znowu zastosuję wzór na pochodną funkcji potęgowej. Muszę ten wykładnik napisać tutaj na początku razy x do potęgi 3 odjąć 1. A 3 odjąć 1 to jest po prostu 2. Czyli tutaj mam po prostu wykładnik 2. No i teraz mogę pomnożyć 2 razy 3 to jest 6x do potęgi drugiej. Czyli tutaj muszę wpisać 6x do potęgi drugiej zamiast tego wyrażenia. No ale nie musimy tego rozpisywać tak szczegółowo. Ja to napisałem specjalnie, żeby wiadomo było, skąd się to bierze. To 6x do potęgi drugiej, ale później, jak już nabierzemy wprawy, możemy wykonywać ten rachunek w pamięci. Wiemy, że po prostu musimy pomnożyć przez ten wykładnik, czyli przez wykładnik pomnożymy też tę stałą 2 razy 3. Stąd bierze się to 6. Czyli widzimy, że to 6 bierze się z pomnożenia dwójki przez trójkę, czyli to będzie. Rzeczywiście 6 razy x do potęgi o 1 mniejszej. Musimy zmniejszyć ten wykładnik o 1, czyli do potęgi drugiej. No tak jak tutaj wcześniej to szczegółowo wyprowadziłem. I potem mamy odjąć, no i tutaj już jest łatwo, tak? Pochodna x do potęgi drugiej to będzie znowu ten wykładnik, czyli 2 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli x do potęgi pierwszej, czyli te jedynki nie muszę pisać. No to obliczyłem tę pochodną, to jest wynik. Tylko co to znaczy? No to znaczy, że nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji f od x w dowolnym punkcie x mogę obliczyć z tego wzoru. Czyli dla dowolnego x mogę obliczyć nachylenie stycznej w tym punkcie, w tym, w tym x. No na przykład, jeżeli chcę obliczyć, jakie jest nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji f w punkcie x równym 2, no to wstawiam tutaj zamiast x 2 czyli f' od 2. Mogę obliczyć, jakie jest na stycznej do wykresu dla x równego 2. Wystarczy, że do tego wzoru po prawej stronie wszędzie wstawię dwójkę zamiast x, czyli to będzie 5 razy 2 do potęgi czwartej. Dodać 6 razy 2 do potęgi drugiej i odjąć 2 razy 2. Mogę obliczyć, ile to jest. 2 do potęgi czwartej to jest 16. 16 razy 5 to jest 80. Dodać 2 do potęgi drugiej to jest 4, 6 razy 4 to jest 24, i odjąć 2 razy 2, czyli 4, no to w sumie mamy 80 plus 24, odjąć 4, 24 odjąć 4 to będzie 20, 80 plus 20 to będzie 100. No, czyli widzimy, że na hlenie stycznej do wykresu tej funkcji f w punkcie x równym 2 jest ogromne, jest równe 100. To oznacza, że jak przesunę się w prawo o jedną jednostkę, to ta styczna wystrzeliwuje do góry o 100 jednostek. Czyli widzimy, że ta funkcja w otoczeniu punktu x równego 2 strasznie szybko rośnie. Tutaj to nachylenie tej funkcji jest ogromne. No ale to nie jest dziwne, no bo tutaj mamy bardzo wysoki wykładnik. tak? Tutaj mamy wykładnik x do 5. Do tego dodajemy też kolejny wysoki wykładnik x do 3, no i tutaj odejmujemy coś małego. Widać, że wpływ tego jest bardzo nieduży. Największy wpływ na ten wynik ma ten najwyższy wykładnik tutaj, x do 5. Widzimy, że ta funkcja w otoczeniu x równym 2 rośnie okropnie szybko. Tyle nam mówi to nachylenie styczne, które jest równe 100 w tym punkcie.